Mózg człowieka to bez wątpienia najbardziej skomplikowany twór biologiczny. No chyba, że znajdzie się coś w odległych galaktykach. To wyjątkowo złożone centrum dowodzenia wymaga dobrego traktowania. Inaczej grozi różnymi fiksacjami. O tym, jak dobrze traktować własny mózg, opowiadano w Jaworznickim Zborze Adwentystów Dnia Siódmego. Te wszystkie procesy, jakie mają miejsce w naszych mózgach, tutaj w naszej głowie, to są niezwykłe wyładowania elektryczne. To są takie przebiegi impulsów elektrycznych, którzy naukowcy nawet nie potrafią do końca tego zbadać. Było to już kolejne spotkanie w cieszącym się dużą popularnością Klubie Zdrowia, który przy tym zborze prowadzi chrześcijańska służba charytatywna. Tym razem na wykład zaproszono na 21 stycznia do sali wykładowej HSH. Prelekcję Mózg człowieka i jego odżywianie prowadziła doradca żywieniowa i promotor zdrowia Beata Głowacka. Co mózg lubi najbardziej? Bez ruchu i bez właściwej diety cokolwiek będziemy z nim robić i tak będzie bida z nędzą. Także trzeba poza tymi właściwymi, o których będziemy mówić, składnikami żywieniowymi i ruchem, chyba jest bardzo ważny po prostu zwykły optymizm. Potrzebuje bardzo nasz mózg miłości. I żebyśmy kochali, i żeby nas kochali, żebyśmy się dobrze czuli z bliskimi. To jest podstawa, żeby mózg w ogóle mógł funkcjonować prawidłowo, żeby się mógł rozwijać we właściwy sposób. Potrzebuje tego poczucia bezpieczeństwa. Jeśli mózg traktowany jest źle, odpłaca się z nawiązką. Pojawiają się bóle i zawroty głowy. Myślenie sprawia trudność, człowiek staje się agresywny, z wiekiem popada w tak zwane schorzenia demencyjne. Coraz więcej osób skarży się na migreny zwane dawnymi czasy melancholiami, a na te najlepsze, jak uznawano, miały być pijawki. Jeśli więc chce się zachować mózg w dobrej kondycji, trzeba go rozweselać, wprowadzać w dobry nastrój i unikać stresu. Przede wszystkim unikam wszystkich takich stresujących, przeróżnych sytuacji, ludzi, którzy po prostu źle działają i staram się malować, maluję sobie obrazy, różne zajęcia mam, szyję sobie, różne rzeczy gotuję, wiadomo, piekę, wszystko. I staram się nie myśleć o złych rzeczach. Staram się wychodzić dużo na spacery, dużo na świeże powietrze. Na świeżym powietrzu wtedy odczuwam dużą ulgę i jest mi po prostu... Jestem radośniejsza, ale jak jest bardzo zimno, to wtedy uwielbiam czytać książki. Dużo czytam. Bardzo lubię krzyżówki. Dużo rozwiązuję krzyżówek i krzyżówki bardzo poprawiają mi nastrój. Sposoby na dobrostan naszego mózgu znane są nie od dzisiaj. Napisano o tym wiele stron i poświęcono im wiele badań i obserwacji. Ponoć nic tak świetnie w niedyspozycjach nie działa, jak dobra kompania do kuracji. A co na to Biblia? Uważny czytelnik Biblii wie, że choćby już w Starym Testamencie u Żydów serce oznaczało takie siedlisko woli, siedlisko rozsądku, gdzie już mamy do czynienia z umysłem. I w Nowym Testamencie apostoł Paweł w 12 rozdziale listu do Rzymian pisze takie słowa: nie upodabniajcie się do świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Z pewnością łatwiej zapobiegać wszelkim schorzeniom, niż z nimi walczyć, wobec czego ważne są odpowiednia dieta i ruch. W XVIII wieku na bóle głowy polecano sproszkowane kopyto łosia. Dzisiaj podano by delikwentowi szampana i truskawki. Żyć, nie umierać.